Stanisław Żółkiewski, Herbulubicz, to hetman wielki koronny, a dla mnie osobiście po prostu jeden z naszych najlepszych, największych bohaterów i wodzów. Stanisław pochodził z rodziny, która na Rusi Czerwonej uchodziła, jeśli nie za najpotężniejszą, to jedną z tych bardziej liczących. Jak to w tamtych czasach bywało, dobrze postawiona rodzina lub dobry ożenek były znacznym ułatwieniem w karierze. A ojciec Stanisława został wojewodą ruskim i senatorem. I nie był to przypadek, a wynik wsparcia człowieka, który w naszej historii kilka razy wystąpi, czyli Jan Zamoyski, kanclerz wielki koronny. Czyli człowiek o wielkich wpływach politycznych zresztą. Aby wam uzmysłowić, jak bardzo był ważną postacią. Wyobraźcie sobie, że dokument podpisuje król. I chociaż byłby to najładniejszy, wielostronicowy i kaligrafowany wiele dni dokument, ale bez pieczęci kanclerskiej, to byłby to tylko kawałek papieru. Lećmy jednak dalej. Ojciec Stanisława zmienia wyznanie z prawosławia na katolicyzm. Bo niby było równouprawnienie i nikt nikomu nie powinien wypominać wyznania prawosławnego. Jednak powiedzmy sobie szczerze, lepiej widziana była osoba o wyznaniu katolickim. A że ojciec Stanisława chciał do czegoś dojść, więc tak uczynił jak uczynił. I tak w roku pańskim 1547, jak twierdzą jedni, a jak twierdzą inni w 3 lata później, przychodzi na świat mały Stanisław. Jako że rodzice wiedzieli, że edukacja to klucz do sukcesu, to początkowo uczył się Stasio w domu, a następnie został wysłany na kilka lat do szkoły katedralnej we Lwowie. To, że lubił czytać Cycerona, Horacego czy Wergiliusza, raczej was nie zainteresuje, ale waszą uwagę powinno przykuć to, że sztuki wojennej uczył się z dzieł wielkich wodzów, hetmana Jana Tarnowskiego i Juliusza Cezara. Podobno z pamiętnikiem o wojnie galijskiej nigdy się nie rozstawał. A i ostatnia uwaga. Znał aż 5 języków. Łacinę, ruski, francuski, włoski, a nawet niemiecki. Więc z większością wrogów, jak i przyjaciół mógł się dogadać. Jak to o wielkich postaciach i o nim krążyły różne anegdoty. Jak chociażby taka, że podobno za młodych lat, pod Rzeszowem zresztą, jakaś staruszka zagrodziła mu drogę. Złapała pewnie za rękę i przypowiedziała mu wielkie dostojeństwa, sławę żołnierską i niestety lub stety bohaterską śmierć w boju. W wieku 19 lat Stanisław trafia na dwór Jana Zamoyskiego. Przechodzi oczywiście tu pierwsze szlify żołnierskie i polityczne. Dla przykładu zwiedza ze swoim patronem dwory zagraniczne. Poznaje obce obyczaje. I raczej one mu się za bardzo nie podobały. Pisał, że syna w Polsce trzeba kształcić, bo za granicą tylko tych złych nawyków się nabawi, a nie tych dobrych. Jeśli już mowa o zwiedzaniu, to w 1575 roku Stanisław Żółkiewski ruszył na swoją pierwszą wyprawę wojenną. I to przeciw nie byle komu. Nie uwierzycie, samej Ordzie Krymskiej. I teraz spytacie, a raczej powinniście spytać, co się właściwie stało, że Orda padła na pomysł, że napadnie na nasze włości, pustosząc zresztą Wołyń, Podole i Rusz Czerwoną. Zaskoczę was. Mamy bezkrólewie. Znaczy nie ma króla. Więc nie ma lepszego momentu do ataku na Polskę. Orda, czego by jednak o niej nie powiedzieć, była mistrzem w taktyce. I jeśli nie musiała, to raczej nie walczyła. Dlatego nie dochodzi do żadnej bitwy. Chociażby bitewki albo rzucania kamieniami. Stanisław jednak politycznie się w tym okresie wykazał. Na zjeździe szlachty w Stężycy, wymachując szablą podobno na lewo i prawo i raz w górę, poparł postulat Zamoyskiego, że aż do gardę naszych nie chcemy Niemca. O co chodzi? Znaczy, że niektórzy nasi przodkowie wymyślili sobie, że niejaki Maksymilian II ma być królem Polski. A Stanisław i Jan Zamoyski raczej tego nie podzielali zdania. Kandydaturę Habsburga poparł jednak ktoś silny, Gdańsk. I to była sytuacja konfliktowa. Stanisław, dowodząc rotą Zamoyskiego, wchodzącą w skład wojsk hetmana nadwornego, Jana Zborowskiego, ruszył do swojej pierwszej prawdziwej bitwy. I to nie byle jakiej. 17 kwietnia 1577 roku pod Lubieszowem 2400 naszych żołnierzy, w tym Żółkiewski, pogoniło, zniszczyło wielokrotnie liczniejszego wroga. Jeśli myślicie, że to koniec wojennych wypraw, to jesteście w błędzie. Stanisław brał udział wraz z bratem i ojcem w wyprawach wojennych na Moskwę. I nie tylko zresztą z nimi.
dorobił się oczywiście opinii i sławy dobrego żołnierza. Konflikt o to, kto miał być królem, znowu wrócił, bo zmarł król Batory. W międzyczasie Stanisław brał udział w spiskach i zatargach politycznych pomiędzy Zamojskim a niejakimi Zborowskimi. Głównie o to, kto ma być królem. Tak napomknę jeszcze, że niejaki Jan Herburt wyzwał naszego wojownika na pojedynek. Dlaczego tak nieroztropny krok poczynił? Co się kryło za tym? Wtedy polityka była bardzo brutalna. Zamojski kazał stracić swojego głównego oponenta politycznego, Samuela Zborowskiego. A Stanisław był tym, kto aresztował Samuela, co wielu się nie podobało. I chociaż osobiście uważam, że Zborowskiemu należała się jakaś kara, zapaktowanie z Habsburgami, to raczej szlachta była podzielona w tej sprawie. Ale wracając do Jana Herburta, historycy uważają, że jak się opanował i zaczął myśleć logicznie, to zrozumiał, że ze Stanisławem to raczej nie wygra. Dlaczego? Bo jego wiedza teoretyczna o walce nie wystarczy. A na pewno nie do pokonania człowieka, który niejedną bitwę widział. Więc się Jan nie stawia na pojedynek. Ale dodajcie sobie do tego kilka zamachów na życie Żółkiewskiego i możecie powiedzieć, że ciekawe wtedy były czasy. I tak od słowa do słowa. Dochodzimy do 1587 roku. Kiedy to tak przypadkiem arcyksiąże Maksymilian, kandydat Zborowskich zresztą na króla, postanawia uderzyć na miejscowość Kraków. Atak w najlepszym razie się nie udaje, a świadkowie mówią, że na pewno się nie udał. Zamojski w rewanżu za ten atak dopada arcyksięcia pod Byczyną. I to taki mały opis bitwy. Nasz bohater stoi ze swoimi oddziałami na prawym skrzydle. Obok niego stoją oddziały Gabriela Chołupka w postaci lekkiej jazdy. Właściwie to jedni drugim wyrywają zwycięstwo. Do czasu, gdy ciężka jazda cesarska postanawia uderzyć na oddziały Chołupka całą swoją siłą. Te, mimo że dzielne i waleczne, ulegają sile wroga. I to bardzo zły znak, powiem wam, jak nasze oddziały zaczynają uciekać. To może oznaczać przegraną. Jeśli oczywiście zapomnimy o tym hałasie, jaki powstał chwilę później, gdy na cesarskich wpada, co ja mówię, spada ciężka jazda Żółkiewskiego. Szarża była tak niszczycielska, że wróg się już po niej nie podniósł. Gloria wielka. Podobno od tej bitwy Stanisław zawsze, ale to zawsze brał ze sobą prywatnego medyka. Tak na wszelki wypadek. Jeśli już mowa o zdrowiu, to nasz heros nie był potężnej konstrukcji ciała. W 1589 roku, dzięki poparciu Zamojskiego, zostaje hetmanem polnym koronnym. A w ponad rok później zasiada w Senacie jako kasztelan. Ożenił się. Wystarczy, abyście wiedzieli, że szczęśliwie. Walczył z różnym skutkiem z Tatarami i Turkami. Co o tyle jest ważne i istotne, że nauczyło go to kilku ciekawych strategii i taktyk, jakie stosowali głównie Tatarzy. Tu pojawia się także dość nieciekawa karta w życiorysie hetmana, czyli tłumienie powstania kozackiego, Semena Nalewajki. W ramach kronikarskiego obowiązku o tym wspominam. W 1601 roku Zamojski i Żółkiewski wraz z prawie całymi swoimi oddziałami zostali przerzuceni do Inflant, gdzie panoszyli się podobno Szwedzi. A co gorsza, Litwini sobie z nimi jakoś nie radzili. Na szczęście idące na pomoc Litwinom, wojska koronne były kwiatem rycerstwa i herosów. Silna kawaleria z licznymi chorągwiami husarskimi. Artyleria, która zmiatała falowo wszystko na swojej drodze. A przede wszystkim genialni dowódcy. I tak pod Rewlem dochodzi do potyczki. Właściwie skłamały. Do bitwy. Szwedzi wybrali sobie dogodne, wręcz wyśmienite pozycje do obrony. Byli otoczeni strumieniami, były bagna. I tak mi się wydaje, że zasieki z kozłów hiszpańskich sprawy nam nie ułatwiały. I tak nasz hetman postanowił standardowo, według utartych już wzorców, rzucić na biednych Szwedów husarię, czyli ogień, płacz i łzy. Ale o dziwo Szwedzi wytrzymali nawałnicę, głównie dzięki temu, że nie rozbiegli się w panice, a zdołali utrzymać jakimś cudem szeregi w zwarciu. Hetman postanowił wprowadzić małą innowację, czyli nowość, przynajmniej dla Szwedów. Rzucił lekką jazdę na skrzydła wroga. I tu spytacie, po co? A po to, aby wrogie szeregi zdeorganizować.
co mu się perfekcyjnie udało. A szarża ciężkiej husarii w tym wypadku to tylko formalność. Tutaj muszę zatrzymać historię naszego bohatera. Nadchodzące czasy to głównie walki z Tatarami. I niestety z Moskwą. Co zasługuje na całkowicie osobny odcinek. Ostatni akord tego filmiku to intrygi polityczne. Król Zygmunt III miał taki pomysł, aby umocnić władzę królewską. I ja osobiście uważam, że miało to sens. Ale umacnianie władzy królewskiej raczej wielu się szlachcicom i magnatom nie podobało. I tak w wyniku wielu zdarzeń Żółkiewski z pozycji neutralnej wobec króla staje po jego stronie, a przeciwnicy w rewanżu organizują bunt. Taki prawdziwy, przeciw królowi, z mieczami i hasłami na sztandarach. Cały spór kończy się 6 lipca, pod Guzowem. Raczej nie dzięki dysputom, a sile miecza. Dwaj nasi najlepsi dowódcy, Stanisław Żółkiewski i Jan Karol Chodkiewicz, jakby wam to powiedzieć, roznieśli buntowników na drobne. Może nawet nie byłoby zbierać czego, gdyby nie to, że uciekających z pola walki szlachciców raczej nie goniono zbytnio. Wystarczy, że poczuli, że lepiej królowi nie wchodzić w drogę. Buntownicy przeprosili oczywiście ładnie króla później. Na razie to tyle. Do zobaczenia w następnej części. Ta testowo poważniejsza niż normalnie. Pozdrawiam was, moi bracia i siostry. Cześć!